zasadzie dzień. Mamy godzinę 5:10. Ja właśnie wychodzę z domu. Jedziemy tatę do pracy. I będziemy sobie wyjeżdżać na wieś. Mamy dobrze jechane dzisiaj. Ponad 100 km. Oczywiście koszuleczka musi być. Więc ja już nie przedobrałem. Widzimy się już za chwilę. No, tak fajnie. Tak więc my już zajechaliśmy, rozpakowaliśmy się. Teraz trzeba skosić trawę. Pojedziemy do sklepu. Do sklepu. I tyle. Co? Dobra! Powiem tak, trawę udało się skosić, ale do domu zdążyliśmy w ostatniej chwili, bo dupło deszczem, także udało się skosić, ale było ciężko. Także słuchajcie, lecimy zobaczyć, czy otworzyli kebaba w Danowicach. Tato mnie wczoraj prosił, że ja będę jeździł, też bym podjechał. Tak więc
lecimy i zaraz się o tym dowiemy. Jesteśmy prawie. Tak więc kebab otwarty jest 24 godziny na dobę, więc zawsze można sobie zajechać, zjeść coś i jechać dalej po trasę. A teraz najcięższy moment, czyli powrót do domu, dlatego że tu jest pod górkę. A pod górkę to wiadomo, ciężko się jedzie, ale damy radę. Wszystko już zielone, ładnie rośnie. Tu chwasty, kurde. No. I ostatnia prosta i jesteśmy w domu. Tak, a więc teraz wycieczka w drugą stronę wsi. Jedziemy pod sklep maszyn rolniczych New Holland. Tak więc plany na wakacje są. Więc jedziemy. No i takie rzeczy to ja lubię.
i kryzys zażegnany. Tak więc, my jesteśmy właśnie pod serwisem. Tutaj z tego serwisu oczywiście odcinek z wakacji się pojawi. Wszystko tam muszę ustalić z kolegą oraz tutaj z kierownikiem, z pracownikami i kierownikiem tego serwisu. I jak wszystko będzie ustalone, to przyjedziemy, nagramy to i zobaczcie ten materiał na YouTubie, także już niedługo materiał się pojawi. Co oni tak kopią? No taki dół.